Chciałem wszystkich Państwa przywitać na tym naszym spotkaniu, na tej naszej konferencji. Konferencja ma tytuł, jak już wiadomo Państwu, Ruch Narodowy od przełomu do przełomu. 1956-1980. Konferencja charakter ma historyczny, bo wiele osób tutaj będących na sali, szczególnie tych młodszych, jeszcze nie byli w tym czasie w projekcie. Także zamiarem naszym było doprowadzenie do spotkania pokoleń. Ludzie, którzy tworzyli Ruch Narodowy w okresie 56-80 oraz ci młodzi ludzie, którzy teraz wchodzą i starają się wejść, czy nawet nie starają się, a już mocno weszli na grunt narodowy. Rzecz w tym, że o działalności ludzi, o poglądach narodowych, środowisk, o poglądach narodowych z roku 1956-1980 praktycznie biorąc informacji nie ma. I stąd nasz przekaz. Chciałbym wszystkich przywitać tutaj i przekazać głos panu Włodzimierzowi Dobrowolskiemu. A może tym narodowy? Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jest to kolejna konferencja organizowana przez to środowisko. Bardzo chciałbym serdecznie przywitać wszystkich, którzy dzisiaj przyjechali, którzy zwłaszcza przyjechali z daleka, nie tylko z Warszawy, ale z różnych ośrodków w Polsce. I dziękuję, że są i że dziś swoją obecnością wspierają. Witam naszych przyjaciół, kolegów, tych wszystkich, z którymi mieliśmy możliwość spotkania się zarówno historycznie, politycznie, społecznie na różnych etapach życia politycznego współczesnej Polski. Rozpoczniemy nasze spotkanie od krótkiego wykładu pana Henryka Klaty, opozycja antysystemowa wobec walki wewnątrzpartyjnej. Zanim pan Henryk zajmie miejsce przy prezydium i przy miejscu, z którego wszyscy będziemy zabierali głos, chciałbym powiedzieć, że w kuluarach naszego spotkania, przed drzwiami, można nabyć najnowsze wydania myśli. Wydawnictwo zrobiło dla nas specjalną cenę. Bardzo proszę o zainteresowanie. O wszelkich innych inicjatywach, które tam będą prowadzone, będę Państwa na bieżąco informował. Prawdopodobnie będziemy również zbierali głosy w proteście przeciwko pójściu do szkoły sześciolatków. Także bardzo proszę o wrażliwość i zrozumienie tych wszystkich inicjatyw, które się będą pojawiały przy okazji naszego spotkania. Bardzo proszę pana Henryka Klatę o zabranie głosu. Witam Państwa jeszcze raz. W programie figuruje jako pierwszy pan dr Henryk Goryszewski. Nastąpiła o tyle zmiana, a ja jestem jako ostatni w tej sesji. Nastąpiła o tyle zmiana, że zamieniliśmy się miejscami. Goryszewski będzie o godzinie 11:20 miał swoje wystąpienie. Opozycja antysystemowa wobec walki wewnątrzpartyjnej, bo do tego trzeba się odnieść. Lata od 1956 do 1980 jest to jedno pasmo walk wewnątrzpartyjnych. Jak gdyby to ucieka z naszej pamięci. Przełom dokonany w 1956 roku, a szczególnie zmiany na szczytach władzy, zapoczątkowane w październiku tegoż roku, kiedy to Gomułka zostaje pierwszym sekretarzem partii, stwarzały oczekiwania w wielu środowiskach na większe zmiany społeczne w kraju. Niestety spotkał nas wszystkich zawód. Już z początkiem 1957 roku Gomułka likwiduje przejawy niezależności. Zostaje zlikwidowany Związek Młodych Demokratów, gdzie niemałą rolę odegrali studenci Uniwersytetu Warszawskiego z Przemysławem Górnym na czele, który kilka miesięcy później, właśnie ci studenci razem z Przemkiem, kilka miesięcy później organizowali środowisko narodowe. Ostatnim akordem odwilży jest likwidacja w listopadzie 1957 roku pisma Po prostu. Wywołało to falę protestów wśród młodzieży i kilkudniowe potyczki z milicją i ZOMO na ulicach Warszawy. Ale partia opanowała całkowicie sytuację. Czy zatem można było podjąć jakieś jawne, zorganizowane działanie? Owszem, tak. Ale przedtem trzeba było porozumieć się z władzą ludową
co do zakresu tego działania. Środowiska, na które się będzie oddziaływać, ustalić osoby, które będą kierowały pracami. I jeżeli partia widziała w tym swój interes, to wtedy grupa taka uzyskiwała zgodę na funkcjonowanie. Tak funkcjonuje cały szereg przedsięwzięć, jak Klub Inteligencji Katolickiej, znaczy szereg klubów, Klub Krzywego Koła, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, Tygodnik Powszechny, Znak, Więź i wiele innych. Jedyną formalnie działającą strukturą organizacyjną, która w sposób otwarty przeciwstawia się systemowi komunistycznemu i która zachowała swą autonomię, jest Kościół katolicki. Tu trzeba stwierdzić, iż w całym bloku komunistycznym tylko w Polsce Kościół katolicki nie został podporządkowany aparatowi partyjnemu. Toteż władza obudowuje Kościół całą siecią koncesjonowanych grup. Najwięcej koncesji od władzy uzyskują postępowi katolicy. Gomułka po objęciu w 1956 roku władzy sukcesywnie usuwa z aparatu partyjnego i z administracji, a szczególnie z aparatu bezpieczeństwa ludzi, którzy kierowali stalinowskim terrorem i byli na pierwszej linii frontu ideologicznego. Robi to oczywiście we własnym interesie, ażeby obronić i wzmocnić własną pozycję. Odbywa się to nie bez oporu tych, co tracą swoją pozycję. Kształtują się w tym czasie wewnątrz partii dwie wzajemnie rywalizujące ze sobą koterie: Puławianie i Natolinczycy. Puławianie byli to aparatczycy, których w większości przywieziono na teren Polski wraz z wkraczającą armią sowiecką. Ich trzon stanowili Żydzi, którzy niejednokrotnie dopiero tutaj uczyli się języka polskiego i to oni przeprowadzali najostrzejsze represje. Natomiast Natolinczycy, nazywani też partyzantami, wywodzili się w większości z Armii Ludowej, a ich jak gdyby naturalnym liderem był Mieczysław Moczar. W aparacie bezpieczeństwa Puławianie stanowili wierchuszkę decyzyjną, a doły były natolińskie, czyli partyzanckie. Natomiast w pionie ideologiczno-propagandowym Puławianie stanowili całkowicie. Dominowali całkowicie w tym obszarze. Gomułka dokonuje systematycznych zmian i wprowadzając ludzi nie tylko ze sobą związanych, ale również spośród partyzantów. Jednak Moczar ministrem spraw wewnętrznych zostaje dopiero z końcem roku 1964, kiedy wewnątrz partii rewizjoniści przechodzą do otwartych działań przeciwko Gomułce. Opozycja antysystemowa i to o obliczu narodowym zaczyna się kształtować od razu w 1957 roku. Z końcem tego roku rozpoczyna się budowanie tajnej organizacji Ligi Narodowo-Demokratycznej, która zdecydowanie sprzeciwia się panującemu systemowi. Organizacja ta wprawdzie w 1960 roku zostaje rozbita, ale wkrótce po wyjściu z więzienia jej członkowie kontynuują działalność. Jednak przyjmuje ona inny charakter. Budujemy środowiska, lecz nie nadajemy im charakteru organizacyjnego. Nie tworzymy struktur organizacyjnych. Owszem, powstają grupy, ale mają one przede wszystkim charakter środowiskowy. Jawnym obszarem działań środowisk narodowych staje się w dużej mierze teren Kościoła, a w tym pielgrzymki. Większe otwarcie następuje dopiero od połowy lat 70. Systematyczne, acz powolne rugowanie ze struktur decyzyjnych państwa, ludzi, którzy byli solą komunizmu nie tylko w Polsce, ale i światowego, powoduje niezadowolenie nie tylko odsuwanych, ale i ich pobratymców. Tak rodzi się ruch wewnątrzpartyjny nazywany rewizjonizmem, atakujący kierownictwo i to z różnych pozycji. Celem jest wzniecenie fermentu wewnątrz partii. Należy stwierdzić, iż dziennikarze niemal całkowicie stanęli po stronie grupy Puławskiej, piętnując zmiany personalne jako akty antysemityzmu, zupełnie pomijając rolę tych osób jako w pełni dyspozycyjnych wobec Stalina w minionym okresie. W 1964 roku
W Wiedniu odbył się 5. Kongres 4. Międzynarodówki Socjaldemokratycznej, nazywanej trockistowską. Odbierana była ona jako wroga wobec marksizmu-leninizmu, będącego na transparentach w Rosji i we wszystkich krajach demoludów. Odezwa kongresu została przywieziona do Polski przez Ludwika Hassa i kolportowana nie tylko w środowiskach partyjnych. W tym samym czasie trzech panów, Karol Modzelewski, Jacek Kuroń i Bernard Tylkowski, piszą list otwarty do partii. List jest pisany z pozycji komunistów, którzy zarzucają kierownictwu partyjnemu, że blokuje w Polsce zmiany rewolucyjne, zamiast nieść rewolucję na cały świat. W marcu tegoż roku zostaje przygotowany list 34. List ten zostaje wręczony premierowi Józefowi Cyrankiewiczowi przez Słonimskiego, a następnie zostaje upubliczniony. Wydarzenia 1964 roku stają się pewnym przełomem w relacjach wewnątrzpartyjnych. Wtedy to na pierwszą linię zaczynają się stopniowo wysuwać dzieci odsuniętych aparatczyków partyjnych, a wewnętrzne spory zaczynają być przenoszone na forum publiczne. Ta wewnątrzpartyjna walka o władzę z różnymi jej nasileniami trwa do przesilenia w marcu 1968 roku. W grudniu 1964 roku Mieczysław Moczar zostaje wreszcie ministrem spraw wewnętrznych i wtedy wewnętrzna walka nabiera nowego charakteru. Wychodzi uderzenie w ludzi, którzy z partią i jej wewnętrznym rewizjonizmem nie mają nic wspólnego, a mianowicie również w środowiska narodowe. Również w grudniu tegoż roku dochodzi do bodajże ostatniego w PRL-u napadu na bank. Fakt ten, bank wtedy, to jest napad na bank pod Orłami, wtedy bardzo szeroko znany. Fakt ten zostaje przez Moczara wykorzystany do rozgrywek politycznych. W 1965 roku dochodzi do zmasowanego uderzenia i to na różnych frontach walki wewnętrznej. Na samo wejście, już w styczniu, zostaje zatrzymanych ponad 300 osób pod pretekstem napadu na bank. Zatrzymani są to ludzie głównie młodzi, będący aktywni w różnych organizacjach, a mający konotacje partyjne, ale nie tylko. Zatrzymano również osoby spoza układów partyjnych, jak chociażby ze środowiska narodowego, jak również osoby przypadkowe. Trzeba stwierdzić, że tylko niewielu zostało osadzonych w areszcie. Dzieci tych, którzy budowali ten system, lub ci, którzy mieli koneksje partyjne, byli pod ochroną i milicja była zmuszona wypuścić ich przed upływem 48 godzin, bo prokurator z reguły nie wyrażał zgody na wydanie sankcji. My natomiast osłony partyjnej nie mieliśmy. I w tamtych czasach nawet najbardziej absurdalny zarzut mógł uzyskać prokuratorską sankcję. W naszym środowisku trzy osoby robiły u Moczara za gangsterów wtedy. Kilku osób straciło pracę, a wielu przez ponad rok, a niektórzy znacznie dłużej, ciągani byli po przesłuchaniach. Tak więc za wewnętrzne partyjne walki z rewizjonistami obrywali i narodowcy. W marcu 1965 roku zostaje ogłoszony wreszcie list otwarty do partii, bo wcześniej o nim było wiadomo, bo był szeroko konsultowany. Podpisany przez Modzelewskiego i Kuronia, panowie zostają aresztowani, wyrzuceni z partii, a następnie sądzeni. Aresztowani i sądzeni są również Hass i Badowski za kolportowanie odezwy trockistowskiej. Utarczki władzy z rewizjonistami trwały przez lata 1964, 65, 66, a w roku 67 i 68 nastąpiła otwarta konfrontacja. W czerwcu 1967 roku doszło do zbrojnego ataku Izraela na Egipt, Syrię i Jordanię. Jest to tak zwana wojna sześciodniowa. Izrael w ciągu kilku dni rozbił całkowicie wojska arabskie, daleko na przykład posuwając się w głąb Egiptu, który w tym czasie uważany był za znaczące państwo w regionie. Był to wielki cios dla Sowietów. Armia egipska była uzbrojona w broń rosyjską, była szkolona przez specjalistów z Rosji, a przy armii egipskiej na stałe funkcjonowali doradcy z Rosji. Ta klęska
miała swoje reperkusje w Polsce. Oficerowie żydowskiego pochodzenia w Wojsku Polskim i nie tylko oni, nawet nie kryli swojego zadowolenia z wygranej przez Izrael wojny. Polska, idąc w ślady Rosji, zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem, a postawę Żydów uznano za nielojalność wobec Polski. W efekcie tego przeprowadzono w wojsku czystkę, poczynając od stopnia generalskiego i oficerów innych też, niższego stopnia też to objęło. W kołach międzynarodowych zarzucono Polsce antysemityzm. Działania te wzmogły napięcia wewnątrz partii i zwiększone poparcie, również na arenie międzynarodowej, dla dysydentów wysuwających hasła rewizjonistyczne. Z drugiej strony pozycja i wpływy partyzantów bardzo wzrosły. W tym czasie ukształtowało się już młode pokolenie dzieci aparatczyków, gotowe zawalczyć o budowę komunizmu pod swoim przewodem. Wywodzą się oni z klubu ZMS przy Uniwersytecie Warszawskim. Określani są jako komandosi. Przyjmują przywództwo duchowe Modzelewskiego i Kuronia wraz z walterowcami. Komandosi przejmują inicjatywę w walce wewnątrzpartyjnej. Wkrótce po wydarzeniach związanych z wojną sześciodniową, w listopadzie 1967 roku, na scenę Teatru Narodowego wchodzą Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka. Od samej premiery na widowni rozpoczęto głośne antyrosyjskie wystąpienia, co się ludziom podobało oczywiście. A po Warszawie rozeszła się fama o tym przedstawieniu, zwiększając w ten sposób frekwencję. Sukcesywnie budowane jest napięcie, a odbywa się to bez żadnej ingerencji władz. Moczar również dąży do zwarcia. Po 3 miesiącach nakręcania atmosfery następuje z hukiem zdjęcie Dziadów ze sceny. Ostatnie przedstawienie odbyło się 30 stycznia 1968 roku. Na znak protestu 8 marca zostaje zwołany wiec na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli ktoś uważał, że był to protest przeciwko władzy komunistycznej i protestujący odśpiewali hymn Polski lub Rotem, to się bardzo myli. Organizatorzy buntu zaintonowali międzynarodówkę. Wyklęty powstań ludu ziemi. Ale do ludzi będących poza wiecem docierały informacje o proteście przeciwko zdjęciu Dziadów, o rozpędzeniu wiecu, o strajku na uniwersytecie, jednym słowem o proteście przeciwko panującej władzy. Doszło do otwartego buntu wśród młodzieży. Między innymi doszło do dużego strajku okupacyjnego na Politechnice Warszawskiej, a na ulicach do potyczek młodzieży z milicją i z ZOMO. Po opanowaniu sytuacji przez władzę doszło do rozprawy z rewizjonistami wewnątrz partii. Utracili oni wtedy znaczące funkcje partyjne, wyższe funkcje na uczelniach i w instytutach naukowych oraz pionie ideologiczne. Nie znaczy to, że byli wyrzucani na bruk. Partia, usuwając swoich towarzyszy z funkcji, dbała w dalszym ciągu o ich byt. Tracili stanowiska decyzyjne, ale otrzymali dobrze płatną pracę lub wysoką partyjną emeryturę, jeśli taka była ich wola. Na znak sprzeciwu wobec utraty wpływów w latach 1968-69 wyjechało z Polski 13 tysięcy Żydów, twierdząc, że byli zmuszeni na jej opuszczenie ze względu na antysemityzm Polaków. I znów na Zachodzie przetoczyła się fala ataków na Polaków za ich antysemityzm. Kiedy w drugiej połowie lat 70. następuje rozluźnienie systemu i większe możliwości publicznego działania, pojawiają się ci sami ludzie z opozycji wewnątrzpartyjnej, ale już jako przywódcy tzw. opozycji demokratycznej. Co za zmiana hasła! Ale czy intencja też zmieniona? Dzisiaj wiemy, że nie. Nie można jednak pominąć jednego wydarzenia, które wcześniej miało miejsce. W roku 1970 dochodzi do aresztowania członków nielegalnej organizacji o nazwie Ruch. Jest to organizacja o obliczu zdecydowanie antykomunistycznym. Rozprawa z nimi była bardzo ostra. Przywódcy tej organizacji, jak bracia Czumowie i Stefan Niesiołowski,
otrzymali najwyższe wyroki w sprawach politycznych po 1956 roku, nawet 7 lat. Jakże inny jest obraz życia społecznego drugiej połowy lat 70. poprzedniego wieku, nie przypominający zupełnie poprzednich lat. Ogłaszają swoje istnienie różne organizacje, jak Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu, Ruch Młodej Polski, Konfederacja Polski Niepodległej i inne. Wprawdzie w świetle tamtego prawa są one nielegalne. Ale ludzie prowadzący działalność są szykanowani. Ale skala tych szykan nie jest porównywalna z tymi choćby sprzed kilku lat. Na scenę polityczną, poza dotychczasowymi komandosami lokującymi się w korze, wychodzą w znacznej liczbie środowiska, które na swoje sztandary biorą hasła niepodległość i naród. Wydawane są pisma poza cenzurą, tak zwany drugi obieg. Powstają również wolne związki zawodowe. Jako pierwszy powstaje na Śląsku Wolny Związek Zawodowy w lutym 1978 roku, a jego organizatorem jest Kazimierz Świton. Następnie w kwietniu 1978 roku powstaje Wolny Związek Zawodowy w Gdańsku, a jego organizatorami są Gwiazdowie i Wyrzykowski. W październiku 1979 roku powstaje Wolny Związek Zawodowy Pomorza Zachodniego. Najbardziej znamienite wydarzenie tego okresu to przyjazd do Polski Ojca Świętego Jana Pawła II w październiku 1978 roku. Staje się jasne, dotychczasowy system zniewolenia już nad Polakami nie zapanuje. Jest w rozsypce. Czym zostanie zastąpiony? Dzisiaj to wiemy. Został zastąpiony okrągłym stołem. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź pana Henryka Klaty. Proszę o przygotowanie się pana Janusza Bukowskiego, który powie o formach prezentacji myśli narodowej i ochrony życia. Bardzo proszę. Natomiast mam do państwa krótkie wyjaśnienie. Nasze wypowiedzi w dniu dzisiejszym będą ograniczone ze względu na to, że są przewidziane, jest ich przewidzianych bardzo wiele. Natomiast chcę państwa poinformować, że pełny zakres tych wypowiedzi będzie przez organizatorów dzisiejszego spotkania opublikowany w formie książkowej i tam się znajdą pełne teksty. Także proszę wybaczyć, jeżeli będą jakieś oczekiwania dotyczące długości tych wystąpień, prosiłbym o przeniesienie takiej dyskusji na koniec naszego spotkania. Natomiast z racji tego, że będzie spodziewane wydawnictwo, proszę o wyrozumienie. Bardzo proszę, panie. Dzień dobry państwu. Chciałbym zacząć od takiego prostego jakiegoś wytłumaczenia, dlaczego tutaj w zasadzie się w ogóle znalazłem. Więc na początku chciałbym podziękować tutaj obecnemu Marianowi Barańskiemu. Jak również nieżyjącemu już księdzu Stanisławowi Tworkowskiemu, którzy mieli istotną, odegrali jakąś istotną rolę na moją formację. Wszystko się zaczęło od pielgrzymki. W 1968 roku zetknąłem się z warszawską pielgrzymką, pieszą na Jasną Górę. Kiedy pod koniec pielgrzymki dołączyłem do mojej mamy i siostry, które szły z Warszawy, zobaczyłem, jak to wszystko wygląda naprawdę. Bardzo mnie to pociągnęło i na wstępnym roku, już w 1969 roku, szedłem jako w pełni uczestnik tej pielgrzymki. W 1970 roku brałem ślub na tej pielgrzymce, na zakończenie tej pielgrzymki. Dzięki księdzu ojcu Feliksowi Schabowskiemu, który
zaproponował właśnie, że to będzie takim ładnym koronowaniem, powiedzmy, naszej aktywności młodych ludzi właśnie w tej pielgrzymce. Był to fakt o tyle istotny, że staliśmy się jakąś z żoną osobami rozpoznawalnymi w warszawskiej pielgrzymce. Na uroczystości tej weselnej, którą zorganizowali nam ojcowie Paulini na Jasnej Górze, było około 500 osób, więc była to jakaś forma jakiegoś wsparcia, aktywizacji dla młodych ludzi, jakiś przykład, że można w ten sposób też dochodzić do rodziny. Otóż po zakończeniu każdej z tych pielgrzymek grupa osób bardziej aktywnych zbierała się w Kościele Świętego Ducha w Warszawie. Była to grupa około 30-40 osób. W tym gronie odbywały się cotygodniowe spotkania. Na jednym z tych spotkań, nie pamiętam dokładnie, był to rok 70 lub 71, prawdopodobnie 70, poznałem Mariana Barańskiego, który przyszedł na ulicę Długą z wykładem na temat zagrożeń kultury chrześcijańskiej przez lewicowe trendy w modzie, sztuce, piosence. Znajomość nasza przekształciła się w częste spotkania, na których wraz z Jerzym Zielińskim dostawaliśmy literaturę narodową, omawialiśmy bieżące sprawy polityczne. W 71 roku odbywała się beatyfikacja ojca Maksymiliana Kolbe. Zainspirowani literaturą narodową staraliśmy się mieć wpływ na grupę młodzieży gromadzącą się na cotygodniowych spotkaniach na ulicy Długiej. Wtedy też powstał pomysł przedstawienia ojcu Maksymilianie Kolbe. Przy dużej pomocy księdza Stanisława Twardowskiego i na podstawie książki Zofii Kossak-Szczuckiej powstało widowisko słowno-muzyczne przy moim udziale w doborze tekstu. Oprawę muzyczną tworzyła Alicja Głaszewska. Niedawno właśnie odeszła już, zmarła. Reżyserowała Barbara Nowacka. W tym widowisku artykułowaliśmy poglądy ojca Maksymiliana Kolbe, które przestrzegały przed masonerią jako zagrożenie wobec chrześcijaństwa. Widowisko Hetman Królowej Świata ukazywało ojca Maksymiliana jako rycerza walczącego z masonerią. Widowisko przedstawiliśmy to w kilku parafiach oraz na Jasnej Górze. Był to tak jakby początek naszej propagowania myśli narodowej wśród szerszego grona. Od 72 roku rozpoczęła się praca w pielgrzymce dzięki akceptacji i dużej sympatii ojca Stanisława Turka oraz ojca Krzysztofa Kotnisa uzyskaliśmy wraz z Jerzym Zielińskim możliwość prelekcji we wszystkich grupach pielgrzymkowych, łącznie z grupą akademicką. I tu właśnie wrócę do tego momentu, dlaczego wspominałem o tym moim, że tak powiem, ślubie. Przez to byliśmy wśród tych Paulinów, no, jako ci młodzi ludzie rozpoznawalni i to nam ułatwiało ten kontakt. Mieliśmy jakąś duże zaufanie. Otrzymaliśmy od ojców Paulinów, którzy zezwolili. Do tej pory takie prelekcje głosili tylko ojcowie. Myśmy jako młodzi ludzie wtedy dostali jakiś kredyt zaufania. Prelekcje były przygotowywane na podstawie materiałów Mariana Barańskiego i dotyczyły mody, a głównie zagrożeń aborcem. Jako głównego sprawcę tych zagrożeń widzieliśmy wówczas masonerię i lewicowe poglądy. Do najciekawszych dyskusji dochodziło w grupie 17, gdzie przewodnikiem był ojciec Ludwik Ziśniewski, zresztą znany ze swoich poglądów do dzisiaj. Podczas jednej z tych dyskusji wsparcia udzielili nam członkowie tak zwanej grupy klaty, przepraszam za to określenie, ale tak żeśmy wtedy to nazywali.
Był to prawdopodobnie Jerzy Klata, Jan Łopuszański, jeden z braci Krzyżewskich. Nie pamiętam już który, ale wiem, że wsparli nas w dyskusji przy atakach tych ludzi, którzy nie podzielali naszych poglądów. Zbieżność poglądów i szczera sympatia dogłoszonych przez nas racji wzmocniła w nas przekonanie, że nie jesteśmy sami, ale ze względu na obawę tej konspiracji znajomości nie pogłębialiśmy. Praca w Wielszymce trwała do momentu ujawnienia naszej grupy jako Polskiego Komitetu Obrony Życia Rodziny i opublikowanie listu do wszystkich uczciwych Polaków. Nie chcieliśmy przysparzać po prostu kłopotów organizatorom przy pielgrzymki, które po prostu Służba Bezpieczeństwa wtedy w znacznym stopniu kontrolowała pielgrzymkę i ograniczała, powiedzmy. Wiedzieliśmy, że mają pretensje, no i postanowiliśmy działać samodzielnie wtedy. Okres od 70 do 76 roku był bogaty w opracowania na temat tych zagrożeń. Można by śmiało powiedzieć, że obronę życia na tak szeroką skalę w formie ustnej i pisemnej rozpoczęliśmy jako pierwsi w Polsce. To duża zasługa Mariana Barańskiego. Większość tych argumentów, którymi dziś posługują się obrońcy życia, my już wtedy głosiliśmy do kilku, czy nawet do kilkunastu tysięcy ludzi. Wtedy w pielgrzymce uczestniczyło około 15 do 20 tysięcy w takiej formie. Pod koniec lat 70. 80. było to już około 50 tysięcy. Więc to było dość szerokie forum, a mieliśmy dostęp do wszystkich grup, we wszystkich grupach powiedzmy swoje poglądy. Mieliśmy możliwość głoszenia. Wielkie dzięki za to zresztą ojcom Paulinom, którzy nas wspierali i udostępniali takie formy. W tym też okresie nasza grupa zaczęła się jakby rozrastać. Dołączyli do nas Kazimierz Piotrowski, Jan Jankowski, Zbigniew Reginia, Paweł Chojnowski. I niektórych już w tej chwili nie pamiętam, nasze drogi się jakby troszeczkę rozeszły. Ale po prostu środowisko nasze rozrastało się poprzez jakieś koneksje rodzinne, towarzyskie, więc to była spora grupa ludzi. Wracamy tutaj do tego. Podobnie było też z innymi tematami, jak obrona wiary katolickiej i tradycji narodowej, narażonych na grupy lewackie, zagrożonych przez grupy lewackie, grupy hipisów, marksistów, Margius. O zagrożeniach tych, z którymi spotykamy się na dziś, na co dzień, mówiliśmy na początku lat 70. W tym też okresie nie stroniliśmy od innych form walki. Na przykład wraz z Jerzym Cielińskim obrzucaliśmy, chcecie przyznać, ale tak było, farbą plakaty obscenicznych filmów i sztuk teatralnych oraz pieczętowaliśmy napis „Lekarz morderca nienarodzonych dzieci” na drzwiach mieszkań w blokach, gdzie mieszkali lekarze, dzieciobójcy, w przychodniach, gdzie pracowali. Pieczęć była bardzo czytelna i dużego formatu. Nosiliśmy ją wraz z czerwoną farbą w neseserze, który Jerzy Zieliński przeznaczył na ten zbożny cel. Może warto wrócić do tych akcji dziś. Na początku lat 70. w szerokim gronie znajomych uczestniczyliśmy w spektaklach Teatru Filipskiego. Podczas przedstawień dochodziło do protestów grup lewackich, które próbowały je zakłócić. Dzięki naszej aktywnej obecności były to próby nieudane. Wówczas wczesne grupy protestujących lewaków można by dziś śmiało zaliczyć do środowiska krytyki politycznej. W okresie 75-76 rozwieźliśmy też materiały o zagrożeniu Kościoła przez masonerię, opracowane przez Mariana Barańskiego do arcybiskupów diecezji. Ja osobiście zawiozłem materiały do Chłobrzegu, Szczecina i Gdańska. 12 lutego 1978 roku złożyłem wniosek obywatelski w imieniu Polskiego Komitetu Obrony Życia Rodziny i Narodu, opracowany przez Mariana Barańskiego i podpisany przez 418 osób,
dotyczący zniesienia ustawy o warunkach dopuszczalności ciąży. Przerwanie ciąży. Biuro Sejmowe odesłało ten wniosek do Ministerstwa Zdrowia. Odpowiedź dyrektora Departamentu Opieki i Rehabilitacji Stefana Zielińskiego była odmowna i pozytywnie oceniająca ustawę, która w rozumieniu pana Zielińskiego rozwiązuje problemy z niechcianymi ciążami. W dniu 3 maja ponownie odwołaliśmy się do tego roku, 78, odwołaliśmy się do marszałka Sejmu, Stanisława Bucwy, w bogatym uzasadnieniu prawnym i moralnym. Raz jeszcze pokazaliśmy skutki tak bardzo szkodliwej ustawy. Przytoczyliśmy argumenty naukowe i oceny etyczne. Odpowiedzi żeśmy nie otrzymali. W latach 78 i 79 później kontynuowaliśmy zbieranie podpisów pod wnioskiem zniesienia ustawy. Jeden z historyków podaje, że dokładnie nie znalazłem w innych, ale że około 12 tysięcy podpisów żeśmy, nawet żeśmy tego nie liczyli, po prostu żeśmy zbierali i wysyłaliśmy je do Sejmu. Wtedy też zaczęły się pierwsze represje, zostałem zmuszony do odejścia z pracy, gdzie po prostu tam pracowałem powód bezpartyjny. Oprócz tego byłem wzywany z żoną do milicji, do prokuratury. Oboje byliśmy członkami komitetu. Pani prokurator straszyła nas, że jeżeli nie zrezygnujemy z działalności wywrotowej, pójdziemy do więzienia, a dzieci nasze wychowa państwo. Z działalności nie zrezygnowaliśmy. Założono nam podsłuch, cenzurę, konfiskowano korespondencję. Tyle z takich jakby wspomnień moich z tamtego okresu. Ze względu na ograniczone możliwości, powiedzmy, i środki bezpieczeństwa, nie gromadziliśmy wtedy dokumentacji, więc trudno dzisiaj, że tak powiem, o jakąś taką oparcie się na faktach. Dzisiaj zbieramy jakieś szczątki jedni od drugich, po prostu co zostało. Sytuacja, jak państwo wiecie, była wtedy troszeczkę inna niż teraz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo chciałbym prosić w tej chwili o wypowiedź pana Krzysztofa Bosaka na temat współczesnego spojrzenia na ruch narodowy. Mam tylko jedną uwagę. Proszę państwa, chciałbym, żeby państwo zwrócili uwagę, że część naszych dzisiejszych mówców robi to po raz pierwszy. Po raz pierwszy ujawniają szereg informacji dotyczących tamtych czasów, tamtych bardzo trudnych czasów. Prosiłbym o docenienie tych wystąpień. Dziękuję bardzo. Bardzo panie, proszę panie Krzysztofie. Dziękuję bardzo. Założenie koncepcja konferencji była taka przedstawiona przez organizatorów, w ramach wyjaśnienia, żeby przepleść te wystąpienia historyczne wystąpieniami współczesnymi przedstawicieli dziś organizującego się ruchu narodowego. Ja postanowiłem w swoim wystąpieniu przedstawić krótko zgromadzonym perspektywę właśnie powiedzmy młodszej, czy w tej chwili już powoli średniej części ruchu narodowego, tak żeby ona i ta perspektywa młodych była też w jakiś sposób zrozumiała dla tych, którzy dzisiaj tutaj mówią o historii. Zacznę od takiego krótkiego omówienia historycznego ostatnich kilkunastu lat, a później przedstawię jeszcze takie uwagi dotyczące spojrzenia na historię w kontekście tematyki wystąpień, pozostałych wystąpień na konferencji. Po mnie jeszcze głos zabiorą z tej tematyki współczesnej Robert Winnicki i Alka Krejc-Kanta zastąpi Jarek Romaniuk, który też się przygotowuje do wystąpienia w kolejnych panelach. Więc może zacznę od tego, że podzieliłem ten okres, w którym ta młodsza część działaczy się kształtowała i działała z grubsza na kilka etapów i je krótko omówię. Do 2001 roku, między 2001 a 2007, 2009, po 2007 i po 2011. Zacznę od tego do 2001. Ja zacząłem pod koniec tego okresu działać w ruchu narodowym, więc jak mówię, jest to już kilkanaście lat temu. I to, co mogę powiedzieć o tamtym okresie,
co nas jakoś tam charakteryzowało. To, że w sumie gromadziliśmy się w kilku środowiskach. Ja oczywiście trafiłem do środowiska Młodzieży Wszechpolskiej. Młodzież Wszechpolska w tamtym czasie współpracowała ze Stronnictwem Narodowym. Funkcjonowały wtedy grupy Obozu Narodowo-Radykalnego, nieformalne w tamtym czasie. Dość z naszej perspektywy wówczas jeszcze liczącym się środowiskiem było też Narodowe Odrodzenie Polski jako funkcjonująca partia polityczna i w ogóle przed 2001 rokiem z punktu widzenia młodego narodowca panował spory mętlik dotyczący tego, że było wiele partii politycznych o profilu narodowym, które nieustannie spierały się ze sobą, która jest bardziej narodowa. Ja jako maturzysta zaczynając wtedy swoją aktywność, właściwie chyba kwestia przypadku zdecydowała, że trafiłem w środowisko współpracujące ze Stronnictwem Narodowym, które później utworzyło Ligę Polskich Rodzin, bo oczywiście nie rozumiałem do końca tych podziałów. To, co wtedy nas charakteryzowało, powiedziałbym, co może dla części zgromadzonych wyda się zaskakujące, to była bardzo silna kontestacja ZHN-u. ZHN-u jako środowiska uczestniczącego wówczas we władzy akcji wyborczej Solidarność, którą raczej oceniano w środowisku krytycznie, znaczy raczej bardzo krytycznie, no i też ze względu na niejednoznaczny stosunek ZHN-u do Unii Europejskiej. Oczywiście my w tamtym czasie byliśmy silnie antyunijni, niektórzy nawet kontestowali z perspektywy antyglobalistycznej nie tylko Unię, ale wszelkie organizacje i zrzeszenia międzynarodowe. To, co wydaje mi się, że też miało wtedy znaczenie, a w tej chwili już mocno przyblakło, to jest antykomunizm związany po prostu z walką z postkomunistami. To był taki ostatni akcent jeszcze tego silnego antykomunizmu związanego też z przejęciem władzy jeszcze w 2001 przez SLD. To, gdzie się wtedy gromadziliśmy, to były przede wszystkim manifestacje, koncerty i inicjatywy związane z kolportażem prasy. Tytułów wtedy jeszcze internet nie miał znaczenia tak jak ma w tej chwili. A więc był to kolportaż prasy papierowej, często amatorskiej, różnego rodzaju gazet, których w tym młodym pokoleniu wychodziła cała masa. Po 2001 roku, przechodzę do kolejnego etapu, wiele się zmieniło. W tym sensie, że nastąpił zupełnie, powiedziałbym, dla nas niespodziewany sukces Ligi Polskich Rodzin. I nagle ci ludzie, którzy gromadzili się w środowisku zupełnie poza jakąś perspektywą politycznego sukcesu, nagle stali się współpracownikami partii, która jest w parlamencie. Ten okres trwał do 2007 roku, kiedy Liga utraciła pozycję parlamentarną, a tak naprawdę można go przedłużyć nawet do 2009, kiedy była ostatnia taka duża próba polityczna przez to środowisko animowana, czyli stan Europarlamentu poprzez utworzenie Komitetu Libertas. Jeszcze cały czas trwała, powiedzmy, obecność w administracji, czy w szczególności w telewizji publicznej ludzi ze środowiska wywodzących się z tego środowiska. W tym samym czasie Obóz Narodowo-Radykalny, czy grupy odwołujące się do tego szeregu działały na polu społecznym i poza stricte politycznym. Warto odnotować, że w tamtym czasie, kiedy Liga Polskich Rodzin odnosiła swoje, powiedzmy, sukcesy, w 2005 nastąpił zjazd Obozu Narodowo-Radykalnego i taka ogólnopolska integracja wszystkich grup odwołujących się do tego szyldu. To, co charakteryzowało ten okres, to powiedziałbym bardzo silna kontestacja Unii Europejskiej. Wejście do działalności społeczno-politycznej bardzo dużej ilości nowych osób z wyżu demograficznego lat 80., czyli w sumie z mojego pokolenia. Poza silną kontestacją Unii Europejskiej, bo to był okres debaty przedakcesyjnej i referendum, a więc bardzo silnego zaangażowania w debatę przedakcesyjną, która też dawała duże pole do funkcjonowania młodym narodowcom, ponieważ po prostu mogli łatwo wchodzić na uniwersytety, do szkół i być partnerem dla całej reszty organizacji politycznych, które były wszystkie za Unią Europejską, z pominięciem środowiska konserwatywno-liberalnego. To, co charakteryzowało ten okres, to silny sprzeciw wobec pierwszych parad równości, a więc rozwoju tego środowiska, jak to się mówi, LGBT, i silny sprzeciw wobec manifestacji feministycznych. W tej chwili może to już troszeczkę się zatarło, natomiast w latach 2000 mniej więcej w połowie w kilku miastach Polski były skuteczne blokady pierwszych dużych parad równości i powiedzmy końcówka rządów SLD dopiero zaczęła tak naprawdę stosować maksymalne siły policyjne, żeby sobie z tym poradzić. Okres 2005-2007 to był okres wejścia dużej ilości ludzi z naszych
akcji. Z perspektywy czasu określam to doświadczenie, że było ono pouczające, w tym sensie, że wiele osób miało okazję zobaczyć i zweryfikować wszystkie swoje wyobrażenia na temat władzy od kulis, przyjrzeć się, jak to rzeczywiście wygląda. No i oczywiście nie sposób nie odnotować tego, że do tego doświadczenia większość z nas była nieprzygotowana od strony po prostu doświadczenia, czy to życiowego, czy zawodowego. I ze względu na też pewną brutalność życia społeczno-politycznego, rywalizacji z PiS-em w tamtym czasie, wiele osób z mojego pokolenia silnie odchorowało to doświadczenie, część z nich wyłączyła się po prostu całkowicie z aktywności. Po roku 2007 i ten okres trwał mniej więcej do 2011, nastąpiło coś takiego, co bym nazwał okresem takiej wielkiej smuty, to znaczy wyjście poza wcześniejszy pułap działalności, powrót na pole społeczne, ale też szereg zjawisk pozytywnych, to znaczy koncentracja na pracy intelektualnej i wydawniczej. W tamtym czasie zostały zawiązane nowe pisma, takie jak wydawany kwartalnik Polityka Narodowa, rozwój kwartalnika Mysz.pl i klubów Mysz.pl, rozwój i zbliżenie takie ideowe i towarzyskie środowisk Młodzieży Wszechpolskiej Obozu Narodowa Radykalnego, środowisk konserwatywnych czy tradycyjnych, które tu w Warszawie funkcjonowały, między innymi wokół klubu, który prowadziłem przy ulicy Nowogrodzkiej 44. No i przede wszystkim z politycznej perspektywy dość istotna rzecz, czyli po dekadzie dominacji definitywna utrata autorytetu tandemu Roman Giertych i Wojciech Wierzejski, który przez jakieś 10 lat dyktował polityczne oceny w środowisku, w którym ja funkcjonowałem. Ten tandem został zdetronizowany, czy też częściowo sam się wycofał. No i w tym miejscu pojawili się nowi liderzy, którzy zaczęli przewodzić środowisku narodowemu. W tym samym czasie postępowała też krystalizacja środowiska Obozu Narodowo-Radykalnego, zwieńczona formalną rejestracją stowarzyszenia w roku 2012. Taki drobny, ironiczny fakt, że sąd rejestrowy zarejestrował Obóz Narodowo-Radykalny jakiś dzień czy dwa po apelu SLD o delegalizację tego środowiska. Więc to dość zabawne. SLD nie sprawdziło nawet w KRS-ie, czy środowisko, które oni chcą delegalizować, jest formalnie zarejestrowane, a dzień po apelu czy dwa po delegalizacji sąd zarejestrował. Można to sprawdzić do dziś, porównując terminy konferencji sekretarza SLD Krzysztofa Gawkowskiego i terminy rejestracji ONR-u w sądzie. Ostatnia sprawa, o jakiej nie sposób nie wspomnieć z tamtego okresu, to jest rozpoczęcie oficjalnej współpracy Młodzieży Wszechpolskiej Obozu Narodowo-Radykalnego po kilkunastu latach wzajemnej nieufności, jakichś animozji związanych z tym, że my byliśmy w polityce parlamentarnej, ONR raczej z pozycji radykalnych to kontestował. Nastąpiło przełamanie wzajemnych animozji, organizacja w 2010 pierwszego wspólnego marszu. I tu przechodzę do ostatniego etapu, który chciałem omówić, czyli lata 11-14. One upłynęły już pod znakiem świadomego tworzenia wspólnego ruchu narodowego, współpracy przy organizacji Marszu Niepodległości, która nabrała stała się zinstytucjonalizowana w postaci założenia Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, a później organizacji też Straży Marszu Niepodległości, organizowanej wspólnymi siłami. Ten okres to także brak udziału w wyborach w 2011 roku, warto to odnotować. To były chyba pierwsze wybory parlamentarne, w których żadne z naszych środowisk nie uczestniczyło w żaden sposób. I równolegle przygotowania do organizacji ruchu, który został ogłoszony w 2012 roku. Sądzę, że o tym już będzie mówił więcej Robert, więc nie będę się na tym skupiał. To, co warto odnotować też jako interesujący fakt, to, że właśnie od momentu wspólnej organizacji Marszów Niepodległości nastąpił też dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej. Tak naprawdę wydawałoby się, że lepsze narzędzia do rozwoju współpracy międzynarodowej mieliśmy wówczas, kiedy reprezentanci naszego środowiska byli też w Europarlamencie, ale koncentracja na rozwijaniu międzynarodowych kontaktów nastąpiła jednak znacznie później, kiedy nie było do tego instytucjonalnych narzędzi, a był po prostu na to czas i pojawiło się też wydarzenie atrakcyjne dla ludzi z innych państw, czyli właśnie Marsz Niepodległości, na które oni zaczęli przyjeżdżać. Na tym kończę to omówienie tych różnych etapów. Tak to wyglądało mniej więcej z perspektywy naszej. Warto zwrócić uwagę, że na tych etapach wchodzili ludzie z różnych pokoleń, to znaczy ci, którzy wchodzili do 2001, to byli jeszcze urodzeni pod koniec lat 70.
ci, którzy w tym etapie ligowym uczestniczyli, to byli ludzie urodzeni w latach 80., a pokolenie, które wchodzi teraz przez ostatnie 5 lat, gdy organizowane są marsze niepodległości, to są ludzie w dużej mierze urodzeni już w latach 90. Oni oczywiście tych rzeczy, o których tutaj mówi reszta prelegentów, zupełnie nie pamiętają i nie znają. I chcę zakończyć trzema uwagami o tym, jak właśnie wygląda ta pamięć historyczna młodszego pokolenia. Więc moim zdaniem po pierwsze jest dość skromne zainteresowanie historią PRL i rozeznanie w tych różnych politycznych napięciach, które w okresie PRL-u występowały. Raczej akcent jest położony na zainteresowanie historią II Rzeczypospolitej, czyli okresu, kiedy ruch narodowy miał znaczenie. I coś, co myślę, że jest charakterystyczne nie tylko dla młodych narodowców, ale w ogóle dla młodego pokolenia, to znaczy II wojną światową. W relacji do zainteresowania II Rzeczpospolitą, II wojną światową, wydaje mi się, że zainteresowanie tym, co działo się w okresie PRL-u, jest niskie. Druga rzecz, sceptyczne spojrzenie zarówno na dorobek Solidarności, postrzegany głównie przez pryzmat okrągłego stołu i krytycznie postrzeganej transformacji ustrojowej i gospodarczej, jak i też krytyczne spojrzenie na interpretację tamtego okresu z perspektywy rodziny Giertychów. Mogę powiedzieć to ze środowiska Młodzieży Wszechpolskiej, że taka linia, jaką prezentował Jędrzej Giertych czy Maciej Giertych, nigdy nie była w naszym środowisku postrzegana jako powszechnie akceptowana, czy nawet powiedziałbym poważnie rozważana. Raczej było to postrzegane jako jakaś taka ekstrawagancja. Ostatnia sprawa to postrzeganie ruchu narodowego w okresie PRL-u, przede wszystkim przez pryzmat Narodowych Sił Zbrojnych, które walczyły z komunizmem po II wojnie światowej, przez pryzmat stowarzyszenia PAX, do którego jest, powiedziałbym, takie wśród większości z nas, sądzę, że wyrozumiałe podejście ze względu na świadomość, jaki to był okres, i przez pryzmat emigracyjnego Stronnictwa Narodowego, co do którego jest świadomość, że ono istniało i działało przez cały okres PRL-u. Natomiast na temat wewnętrznego życia emigracyjnego Stronnictwa Narodowego też sądzę, że jest stosunkowo mało publikacji, więc nie jest to jakaś wiedza pogłębiona. To tyle tych moich refleksji. Mam nadzieję, że one staną się przyczynkiem do też proponowania młodszej części ruchu narodowego właśnie materiałów, dzięki których moglibyśmy poznać ten etap, który nas ze względów kalendarzowych ominął. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za przedstawioną syntezę. Bardzo też dziękuję za dyscyplinę wypowiedzi, że zmieściliśmy się, że tak powiem, w naszym programie. Proszę o wypowiedź w tej chwili pana profesora Marka Kosińskiego. Może profesorem jeszcze nie jestem, nie wiem, czy kiedykolwiek będę, ale jestem lekarzem. Po maturze w 1969 roku uzyskałem dyplom lekarza w 1975. Jako uczeń, a potem student medycyny, spotykałem w domu mego wuja Jerzego Ryszarda Redkę, który bezpośrednio po wojnie brał udział w bezskutecznych próbach zalegalizowania Stronnictwa Narodowego. Niektórych z jego znajomych i przyjaciół spotykałem również w jego domu. Najczęściej walcem był mecenas Leon Mirecki. To właśnie oni rozszerzali moje spojrzenie na świat z nieco innej strony niż przedstawiane w szkole i w oficjalnej propagandzie. W czasie studiów medycznych odwiedzałem duszpasterstwo akademickie Świętej Anny. W 1973-1974 roku byłem przedstawicielem studentów w Synodzie Archidiecezji Warszawskiej, a potem w 1975-1984 byłem członkiem dwóch komisji episkopatu. I to dało mi okazję do osobistych spotkań z ich przewodniczącymi, z kardynałem Turbinowiczem i kardynałem Karolem Wojtułą, który organizował zebrania na obu dwa razy w roku w swoim domu w Krakowie. Brałem też udział w spotkaniach z kardynałem Wyszyńskim, z lekarzami, a z czasem również w indywidualnych spotkaniach z księdzem Prymasem i również w spotkaniach osobistych z biskupem Bronisławem
czasach studenckich podczas spotkań w duszpasterstwie świętej Anny poznałem nowych kolegów i koleżanki. Jedną z nich była Mirka Tiszkiewicz, studentka inżynierii budowlanej na Politechnice Warszawskiej, która zetknęła mnie z innymi studentami, nie tylko swojego wydziału. W ten sposób dotarłem do grupy szkoleniowej prowadzonej przez młodego prawnika Janusza Krzyżewskiego. Spotkania odbywały się w domach prywatnych albo w akademikach metodą latającego uniwersytetu albo z wykorzystaniem innych, dawno wypracowanych metod stosowanych w grupach samokształceniowych, znanych z literatury, z opowiadań naszych rodziców, dziadków, które działały w XIX wieku podczas zaborów albo w czasie okupacji niemieckiej. Po śmierci ojca, a potem wuja, brakowało mi rozmów na tematy polityczne, do których byłem przyzwyczajony w domu i dlatego dość szybko wciągnąłem się w spotkania prowadzone przez Janusza. Ponieważ nie miałem zwyczaju rozmawiania w rodzinie o tym, co jest przedmiotem moich spotkań z kolegami i odwrotnie nie przenosiłem swoich spraw domowych do życia towarzyskiego, początkowo nie zdawałem sobie sprawy, że w pewnym sensie oba te środowiska same się wzajemnie przenikają. Co więcej, spotkania prowadzone przez Janusza Krzyżackiego wytwarzało prawdopodobnie, jak dzisiaj wiem, to samo środowisko, które tworzyli kiedyś mój ojciec, wuj, pan Leon Mirecki i inni o pokolenie ode mnie starsi. Z satysfakcją słuchałem o sprawach gdzieś zasłyszanych w dzieciństwie, tylko opowiadanych obecnie nowymi słowami, z nowymi odniesieniami do współczesności. Oczywiście były też sprawy zupełnie nowe, jak choćby teorie cywilizacji Konecznego, czy sprawy demograficzne, z ponurymi prognozami dla naszego kraju na przyszłość, które zdają się obecnie sprawdzać. W duszpasterstwie świętej Anny podczas pielgrzymki akademickiej na Stamburę miałem okazję poznać ludzi, którzy otworzyli mi oczy na daleką Kalkutę w Indiach, ale przede wszystkim na dwa sąsiadujące z nami terytoria, Łużycę i Słowację. Franciszek Mikloszko, nazywany przez przyjaciół Fero albo Ferko, był młodym doktorantem matematyki, który przyjechał do Warszawy na studia podyplomowe dotyczące cybernetyki. Ponieważ odwiedzał duszpasterstwo akademickie świętej Anny, mieliśmy okazję do wielu rozmów, m.in. na temat sytuacji kościoła na Słowacji, która wchodziła wówczas w skład nieistniejącej dzisiaj Czechosłowacji. Okazało się, że w latach 70. sytuacja kościoła katolickiego na Słowacji była zupełnie inna i znacznie trudniejsza niż w Polsce. Nie można było wydawać oficjalnie literatury religijnej. Brakowało podręczników do nauki i religii dla dzieci i młodzieży. Osoby uczestniczące w nabożeństwach były szykanowane w pracy znacznie energiczniej niż było to w Polsce. Biskupom słowackim zakazano całkowicie odwiedzania stolicy apostolskiej w Rzymie i praktycznie żaden zakon męski i żeński nie mógł jawnie funkcjonować. Dlatego doszło do powstania fenomenu kościoła podziemnego na Słowacji, przypominającego opisy z dziejów apostolskich biskupów Pawła z Tarsu albo doniesienia ze współczesnych Chin kontynentalnych lub w Korei Północnej. Jak funkcjonował kościół podziemny na Słowacji? Ludzie nie tylko chodzili na nabożeństwa do kościołów, ale spotykali się na modlitwę w mieszkaniach, rozprowadzali podziemne wydawnictwa chrześcijańskie, chodzili na pielgrzymki. Młodzież, podobnie jak jej rodzice, zakładała podobne kręgi w szkołach średnich. Domagając się wolności religijnej przez długie lata, z czasem wywalczyli wolność dla całego narodu. W 1946 roku w Czechosłowacji odbyły się bardziej lub mniej demokratyczne wybory. Na Słowacji wygrała je Partia Demokratyczna, uzyskała ponad 60%. Była to formacja antykomunistyczna, w której zjednoczyli się katolicy i ewangelicy.
Natomiast Komunistyczna Partia Słowacji zyskała jedynie 31%. Do zwycięstwa Partii Demokratycznej przyczynili się biskupi katoliccy, którzy oświadczyli, że nie popierają powołanej przez komunistów partii tzw. katolickiej, założonej po to, by wprowadzić wyborców w błąd. W Czechach zaś wybory wygrali komuniści. I to oni właśnie utworzyli rząd ogólnokrajowy w Czechosłowacji, czyli w Czechach, na Morawach i Śląsku-Ostrawskim oraz na Słowacji. Wkrótce w 1948 roku ustanowili dyktaturę. W odpowiedzi następowały akty oporu. Na całym terytorium Słowacji pojawiają się wówczas tajne grupy, zwane Białą Legią. Niektóre decydowały się na akcje sabotażowe. Legia nie miała jednak żadnych szans na sukces i do 1954 roku została rozbita. Inną formą oporu była wówczas obrona księży w parafiach, po tym jak na początku lat 50. komuniści aresztowali wielu duchownych, mieszkańcy wsi i miasteczek organizowali patrole, które pilnowały prebanii, aby milicja nie mogła aresztować ich księdza. Lata 50. pokazały jednak, że komunizmu nie da się pokonać w otwartym starciu. Z kolei w latach 60. punkt ciężkości walki ze stalinizmem przeniósł się do wnętrza samej partii komunistycznej. W 1963 roku Aleksander Dubček został pierwszym sekretarzem partii na Słowacji. W Bratysławie zapanowała atmosfera wolności. W styczniu 1968 roku Dubček awansował na sekretarza generalnego Komunistycznej Partii całej Czechosłowacji. Skończyło się to jednak w sposób typowy dla tamtych czasów. W sierpniu 1968 roku wjechały czołgi Układu Warszawskiego. Wcześniej jednak za czasów Dubčeka wychodzili z więzień duchowni działacze katolicy, których zamykano w latach 50., a którzy w latach 70. zaczęli organizować małe kręgi wiernych. Najpierw na wyższych uczelniach, a potem ruch rozszerzył się po kraju. Uczestnicy tego ruchu modlili się w mieszkaniach, czytali teksty religijne i społeczne, dyskutowali. Nie była to wprawdzie radykalna opozycja antykomunistyczna, ale potrafiła zgromadzić więcej ludzi niż znana Karta 77. Opór przeciw komunizmowi na Słowacji miał pewną cechę charakterystyczną, która zaciążyła cieniem na wielu latach. Podczas II wojny światowej Słowacja była państwem pod niemiecką kuratelą. Na czele stał ksiądz Józef Tiso. W latach późniejszych komuniści wykorzystywali ten fakt, znając jakikolwiek przejaw słowackiego patriotyzmu za faszyzm. Trudno było się bronić przed takim stygmatyzowaniu, bo nawet Zachód nie potrafił odpowiedzieć, czy określenie faszysta jest uzasadnione. Skoro opór przeciw komunizmowi nie mógł organizować się w duchu narodowym, jedyną ideową ramą zdolną mobilizować większą liczbę ludzi było chrześcijaństwo. W latach 70. i 80. rosła liczba uczestników pielgrzymek, umacniał się samizdat, rosło poparcie dla różnych petycji w obronie prześladowanych. Wreszcie pojawiła się współpraca między opozycją słowacką a czeską. Gdy któregoś działaczy podziemia kościoła podziemnego reżim nazywał klerofaszystą, to było typowe określenie odnoszące się do czasu księdza Tisy, a czeska karta 77 wystąpiła w jego obronie, wtedy zagranica nie miała wątpliwości, że chodzi o opozycjonistę. Reżim zdawał sobie sprawę, że na Słowacji jego najsilniejszym oponentem jest Kościół. Dlatego starał się go podporządkować. W 1987 roku nie było ani jednego oficjalnie sprawującego urząd biskupa, który byłby wyświęcony za zgodą Watykanu. W połowie lat 80. liczba i nakład samizdatowych czasopism chrześcijańskich przekraczały nakład całego pozostałego samizdatu. Z powodu braku
braku biskupów mianowanych przez papieża, autorytetem cieszyli się księża tajnie wyświęceni. Powszechnie uznawaną głową Kościoła był biskup Jan Korec, późniejszy kardynał. Tajnie wyświęcony na biskupa w latach 50., w latach 60. odsiedział 8 lat w więzieniu, potem pracował długo jako robotnik. Słowacki Kościół podziemny znajdował oparcie w Polsce. Grupy młodych jeździły na oazy do Polski. Słowaccy pielgrzymi uczestniczyli w pielgrzymkach do Częstochowy. Przez Polskę wędrowała do Słowaków literatura od słowackiej emigracji na Zachodzie. Książki łatwiej niż na Słowację było dostarczyć do Polski. Potem w plecakach przenoszono je nad granicę, gdzie przyjmowali je słowaccy adresaci. Częstym miejscem takiego przyjmowania przesyłek były szczyty i przełęcza w Tatrach. W tej sytuacji dłuższa obecność na początku lat 70. w Warszawie Franciszka Mikloszki, zaangażowanego w sprawy Kościoła Podziemnego, było dla niego okazją, żeby opowiadać osobom zaufanym o warunkach, w jakich żyją katolicy w jego kraju. Po kilku naszych spotkaniach w Warszawie, kiedy zbliżał się czas jego powrotu do Bratysławy, zaprosił mnie do odwiedzenia go w domu przy okazji mojej podróży do Włoch, którą planowałem podczas wakacji. W ten sposób w kolejnych latach kilkakrotnie wydywaliśmy się w Bratysławie w mojej drodze do Rzymu, a potem wahadłowo w drodze powrotnej z Rzymu do Warszawy. W tamtych czasach miałem nieco więcej możliwości w docieraniu do włoskich katolików świeckich, szczególnie w Rzymie, także niektórych pracowników i hierarchów w stolicy apostolskiej, których można było zainteresować sprawami Kościoła Podziemnego na Słowacji. Tymi sprawami udało mi się zainteresować m.in. Oscara Luigi Scalfaro, znanego włoskiego parlamentarzysty, który w tamtym czasie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Izby Niższej włoskiego parlamentu, odpowiednika wicemarszałka Sejmu. Przy okazji któregoś ze spotkań dostałem od honorable Scalfaro elegancko wydany album o siedzibie Izby Niższej włoskiego parlamentu, Palazzo Montecitorio z XVII wieku, z zamaszyście wpisaną osobistą dedykacją. Oczywiście za poradą Mikloszko zacząłem od wizyty w Instytucie Słowackim w Rzymie, usytuowanym na obrzeżach Rzymu, który miał swój własny dom wydawniczy. Biskup Józef Tomko, który mieszkał w tym domu, także księża z tego instytutu, zawsze chętnie przekazywali mi książki religijne drukowane po słowacku. Pismo Święte, podręczniki szkolne dla dzieci i młodzieży, do nauki katechizmu, poezję religijną i inne rzeczy. Niektórzy z nich byli autorami wielu z tych książek. Z rozmów w Bratysławie wiedziałem, że szczególnie poszukiwane są ilustrowane materiały do nauki religii dla najmłodszych, ponieważ właśnie tego najbardziej brakowało na Słowacji. Osoby prowadzące katechizację dzieci i młodzieży potrzebowały pomocy dydaktycznych. Z czasem, metodą wspólnych przyjaciół, czyli bożyzmu z kółami ci komunii, dotarłem do księdza Giuseppe Olszna, wybitnego znawcy chrześcijaństwa rosyjskiego, pracującego w Instytucie Wschodnim w Rzymie, który, jak mi mówił, był osobistym tłumaczem świętego Jana XXIII, podczas jego spotkania z córką i zięciem Chruszczowa, co się odbyło 7 marca 1962 roku. Ksiądz Olsz w obficie zobaczył mnie w książki religijne po czesku, elegancko zapakowane w piękny papier, z intencją przekazania ich później z Bratysławy do Czech. Sytuacja kościoła w Czechach była jeszcze trudniejsza niż na Słowacji. Przy okazji którejś z wizyt w Bratysławie, w jedną lub w drugą stronę, Fero zaprosił mnie na spotkanie do domu swego starszego brata, Józefa Mikloszko, docenta matematyki, który zresztą był wtedy na urlopie poza Bratysławą. W naszym spotkaniu brali udział ich przyjaciele, jak się później domyśliłem, z Kościoła Podziemnego. W ten sposób mogłem sam zobaczyć, a potem również trochę doświadczyć, jak ten Kościół funkcjonuje.
Uczestnicy spotkania w rozmowach ze mną wyraźnie zaznaczali, że nie zajmują się polityką, tylko religią. Podczas spotkania mógł być obecny zaprzyjaźniony z Ferkiem Ryan Czarnogórski, ale nie mogłem o tym wiedzieć, ponieważ profilaktycznie nikt z uczestników się nie przedstawiał. Między wierszami ktoś przyciszonym głosem jednak powiedział, że nic by się nie stało, gdyby Słowacja była osobnym państwem i dodał, że nie byłaby mniejsza od Szwajcarii. Podczas którejś z takich podróży, kiedy w drodze powrotnej z Rzymu po przesiadce w Budapeszcie jechałem pociągiem do Warszawy, musiałem wysiąść na stacji w Przerowie na Morawach, żeby dotrzeć do Bratysławy. Niestety trzeba było w nocy długo czekać na pustym peronie na następny pokój. To wzbudziło zrozumiałe zainteresowanie strażników dworcowych, no i tak się zaczęło. Kiedy sprawdzono, co się znajduje w moim bagażu, strażnicy uznali, że sprawa jest znacznie poważniejsza niż mi się to pierwotnie wydawało. Rozdzwoniły się telefony, rozmowy wyjaśniające rozpoczęły się na miejscu, potem przewieziono mnie do okazałego budynku o grubych murach, jak się później dowiedziałem, w Ostrawie, w północnych Morawach, sąsiadującej z tą częścią Śląska, która znajduje się obecnie w granicach Czech. Budynek był nazywany przez przymusowych jego mieszkańców twierdzą Marii Teresy, chociaż jego budowę rozpoczęto już po śmierci Cezarowej. Niekończące się spotkania o różnych porach dnia i nocy ze zmieniającymi się panami czechosłowackiej sztabni bezpieczność od czasu do czasu z obecnymi podczas rozmów tłumaczkami ciągnęły się przez kolejne tygodnie. Najczęściej spotykałem się z nadporucznikiem Czestmirem Fischerem, jeżeli to było jego prawdziwe imię i nazwisko. Nad biurkiem pod nadporucznika wisiały na ścianie dwa portrety. Po jego lewej ręce prezydenta Kozaka, a po prawej sympatyczna fotografia portretowa psa policyjnego. Któż mógł przypuszczać, że dzieci sąsiada prezydenta ze ściany odegrają swoją rolę w historii Słowacji już za jakieś 10 lat? Czestmir Fischer trochę się zastanawiał, co może znaczyć książka z nazwą na okładce Montecitorio z długą włoską dedykacją, ale w końcu machnął ręką i powiedział, że pewno chodzi o hrabiego Monte Cristo. Z końcówki lata zrobiła się późna jesień i miała się zaczynać zima. Któregoś dnia strażnik powiedział mi, że mam wychodzić z celi. Miałem się przebrać w swoje ubranie, wsiąść do samochodu. Przejeżdżaliśmy przez Fidegnistek, Karwinę i kolejne inne miasteczka południowej części Śląska Cieszyńskiego czy jeszcze Ostrawskiego i dość szybko znaleźliśmy się w samym czeskim Cieszynie. Samochód podjechał pod most graniczny i dalej poszliśmy piechotą. Na środku mostu przekazano mi polskim służbom i po 24 godzinach albo po tygodniach byłem wolny. Później w 1983 roku Franciszek Mikloszko z powodu swojej działalności opozycyjnej i pracy w Kościele Podziemnym musiał opuścić Akademię Nauk i pracował jako robotnik. Komuniści bali się zjednoczenia opozycji chrześcijańskiej ze zorientowaną na obronę praw obywatelskich, a także słowackiej i czeskiej. Pomimo to w latach 80. właśnie do takiego połączenia doszło. Co więcej, w tym czasie rozpoczął się kryzys komunizmu w skali światowej. W 87 roku grupa katolików na Morawach sporządziła petycję w sprawie wolności religijnej w Czechosłowacji. Uzyskała poparcie kardynała Tomaszka z Pragi i rozpoczęła się akcja zbierania podpisów. Do końca 1987 roku w całej Czechosłowacji zebrano ich ponad 500 000, z czego 2/3 zebrali działacze Kościoła Podziemnego na Słowacji. Oznaczało to, że struktura Kościoła Podziemnego pokryła cały kraj. Na Wielki Piątek, 25 marca 1988 roku, ogłoszono w Bratysławie demonstrację, która miała trzy postulaty.
nominowanie biskupów zgodnie z wolą papieża, wolność religijną w Czechosłowacji, przestrzeganie praw obywatelskich. Wśród organizatorów demonstracji byli Franciszek Mikloszko i Jan Czarnogórski. Uczestnicy demonstracji mieli przynieść świece. Właśnie tak powstała nazwa demonstracja ze świecami w dłoniach. Na placu Chwiezosława w Radosławie zebrało się 2000 ludzi, a na okolicznych Uźlicach stały dalsze tysiące, których na plac nie puściła milicja. Ogólną liczbę ocenia się na 10 tysięcy. Była to największa demonstracja w Czechosłowacji od praskiej wiosny. Pokojowa manifestacja, która rozpoczęła się o 18:30, została brutalnie przerwana po 30 minutach przez mundurowych i tajnych funkcjonariuszy komunistycznych służb bezpieczeństwa. Milicja użyła pałek, armatek wodnych, a uciekających szczuto policyjnymi psami. Nie używano lwów, pewno były za drogie. Być może byli to synowie sportretowanego sąsiada Husaka ze ściany w twierdzy Marii Teresy w Ostrawie. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, aresztowano 130 osób, w tym wszystkich organizatorów, m.in. późniejszego kardynała Jana Chryzostoma Korca, także Jana Czarnogórskiego, Franciszka Mikloszkę. Ostatecznie komunizm w Czechosłowacji upadł z powodu sprzyjającej koniunktury międzynarodowej, jednak jego upadek był przygotowywany także wewnątrz kraju. W przypadku Słowacji, bardziej niż w Czechach, istotną rolę odegrali chrześcijanie. W 90 roku Franciszek Mikloszko został w Radzie Narodowej, jednoizbowym parlamencie Słowacji, wybrany przewodniczącym, czyli był odpowiednikiem naszego marszałka Sejmu. Jego starszy brat, Józef Mikloszko, jest również znanym politykiem słowackim. W latach 2000-2005 był ambasadorem Słowacji we Włoszech, w San Marino i na Malcie. Jan Czarnogórski był premierem Republiki Słowackiej w obrębie Czechosłowacji w latach 91-92. Oskar Luigi Scalfaro był wielokrotnym ministrem rządu włoskiego, w tym kilkakrotnie spraw wewnętrznych, i przyczynił się do wyjaśnienia sprawy Loży Pedue. W latach 92-99 był prezydentem Republiki Włoskiej. Ksiądz biskup Józef Tomko w lipcu 79 roku został mianowany sekretarzem generalnym Światowego Synodu Biskupów. Potem Jan Paweł II wykreował go kardynałem. Ten ostatni jest już kanonizowany i wielu ludzi się spodziewa, że może będzie ogłoszony doktorem Kościoła. Niemal rok po powrocie z Ostrawy, na jesieni 80 roku, zakładałem Solidarność w Instytucie Kardiologii w Warszawie, dziś imienia kardynała Wyszyńskiego, i byłem pierwszym przewodniczącym jej komisji zakładowej. W 1981 roku zaproszono mnie do udziału w zespole bezpośrednio opiekujących się księdzem kardynałem Wyszyńskim w jego ostatniej chorobie, co było okazją do wielu rozmów osobistych. Ciągle mam nadzieję, że mój pacjent, obecny sługa Boży, zostanie w przyszłości wyniesiony na ołtarze. Kto wie?